Siemanko, z tej strony Elio, Baterie Retrofan. Całkiem niedawno pokazałem Wam taką rowerkową gierkę na małe Atari, czyli Pro Mountain Bike Simulator. Bardzo fajna gierka z widokiem z boku, no oczywiście wyścigi rowerów. Możemy tam się ścigać z komputerem, możemy się ścigać z drugim graczem, który siedzi obok nas. Gierka bardzo przyjemna, fajna, wyposażona, zawierająca konstruktor, dzięki któremu możemy stworzyć własny level i się na nim pościgać. A przy okazji tego materiału no, opowiedziałem Wam moją historię związaną z moją miłością do kolarstwa górskiego, no, która to miłość zakończyła się wypadkiem w 2010 roku, no i mieliście tam możliwość zobaczenia mojego zmasakrowanego ryja po tym wypadku. W tym wypadku straciłem między innymi oko, które teraz jest pożywką no, dla jednego gościa, który no, lubi się nabijać z osób niepełnosprawnych. Kurde, jak on się nazywał? Ten taki siwy, który no, nie ogarnia, nie radzi sobie bez tego drugiego takiego małego, Pęczart. O nim mowa. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam pokazać drugą gierkę rowerkową na małe Atari, czyli BMX Simulator. Gierka też bardzo fajna, przyjemna, bardzo ładna graficznie, która została wydana przez Codemasters, czyli tych gości, którzy stworzyli także moją ulubioną gierkę z widokiem z góry, jeżeli chodzi o ścigałki samochodowe, czyli Micro Machines. W gierce możemy grać z komputerem, możemy grać z drugim graczem obok. No, poziom trudności jest, jak to przystało na gry 8-bitowe, całkiem spory. Przy czym naszym przeciwnikiem głównym nie jest komputer czy też drugi gracz, natomiast tym przeciwnikiem jest czas, który no, jest taki wyliczony, powiedzmy, na prawie idealne przejechanie toru. Zresztą o tym wszystkim będę opowiadał podczas samego gameplaya. Natomiast zanim Wam tego gameplaya pokażę, to wychodząc naprzeciwko widzom, którzy przy okazji tamtego materiału pytali mnie, jaki mam rower, dokładnie co tam się w nim znajduje. No taki jeszcze krótki filmik, w którym właśnie zaprezentuję swój sprzęt. Tak na szybko go Wam przybliżę, opiszę, co tam w nim siedzi, jakie ma parametry, ile mniej więcej w tym 2010 roku kosztowało. Przy czym tutaj uwaga do osób, które się w temacie orientują, mają jakiś tam rower zjazdowy, jeżdżą obecnie. Pamiętajcie, że to jest rowerek retro z 2010 roku, który inaczej, w tamtym okresie trendy rowerowe były zupełnie inne niż są teraz, także on w tych trendach odbiega od obecnych standardów. No jest to rower retro po prostu, którego kocham tak samo jak moje małe Atari, także zapraszam na prezentację rowerka, a potem na gameplay BMX Simulatora. Tak, prezentuje się mój rowerek. Trochę go spłukałem szlauchem, bo był cały z błota. No czysty nie jest absolutnie, więc wybaczcie, no ale już jako tako wygląda. No jest to rower z pełnym zawieszeniem, czyli amortyzacja z przodu i z tyłu. No i najważniejszym elementem jest oczywiście rama. Rama jest polskiego producenta, który swego czasu zawojował naprawdę rynek, jeżeli chodzi o ramy do rowerów. Wypuszczał produkty bardzo dobrej jakości i stosunkowo tanie w porównaniu do konkurencji. I sporo się wzorował na Azoniku, który też był takim liderem, jeżeli chodzi o ramy, no ale nie był polski. Natomiast ta rama jest firmy Duncan, model El Mariachi. Rama kosztowała mnie dokładnie 3049 zł, razem z tym amortyzatorem olejowym firmy DNM. DNM też to był taki lider, jeżeli chodzi o właśnie amortyzację tylną, bo przednich chyba nie robili. Amortyzator z regulacją tłumienia i z blokadą skoku. Czyli albo się bujamy, albo się nie bujamy. No i o tym lepiej nie zapomnieć. No, to musi być w dobrej pozycji, jeżeli wpadamy naprawdę w ostry teren, żeby sobie czegoś nie uszkodzić w rowerze. Rama ma regulowany skok. Albo 110, albo 130 mm, albo 155. Teraz jest ustawiona na oczywiście maksymalny skok. No i jest tu system czterozawiasowy. Drugą najważniejszą rzeczą w rowerze jest oczywiście amortyzator przedni. Ja mam akurat totalnego lidera z tamtych lat, czyli amortyzator firmy Marzocchi i mam najniższy model amortyzatorów dwupółkowych. Ja mam Juniora T ze sztywem 8 QR20, później był jeszcze Super T, Monster T i Super Monster. Mój kosztował 4000, Monster T kosztował 9900, a Super Monster kosztował 18000. No ale takiego nie mam. Oczywiście jest regulacja od spodu powrotu, jest regulacja tłumienia, czyli albo amortyzator bardzo szybko nam pracuje i to jest na takie gęste, drobne nierówności, albo nastawiamy go na twardo
No i wtedy jest na bardzo szybkie jazdy, duże, duże dropy, no, mniejsza szansa, że go rozpierdzielimy, prawda? Tak się prezentuje. Aktualnie Marzocchi tej firmy już nie ma, została wykupiona przez obecnego lidera Foxa. Także wszystkie, no większość rozwiązań technologicznych Marzocha zostało przejętej przez Foxa właśnie. Kolejna sprawa, hamulce. W tamtym czasie był lider Magura ze swoim modelem Gustav. No i pojawiła się też firma właśnie Hope z modelem M4, który miał z nim konkurować. No i według mnie był lepszy. Z tego względu, że to jest w pełni czterotłokowy hamulec i jest modulacja na dźwigni, czyli jest dosyć duży zakres pracy, a Magura Gustav M to był hamulec zero-jedynkowy. Tam było tyle ruchu i już była totalna blokada koła, no a to się wiązało z tym, że można było przelecieć przez kierownicę, przez no, nieumiejętne korzystanie. No ja jestem z tego mega zadowolony, z tych hamulców, w pełni czterotłokowe, hydrauliczne, z przodu tarcza jest 8 cali, z tyłu jest 7 cali, tak to wygląda, CNC, coś pięknego. No i przód 1000, tył 1000. No reszta komponentów już jest powiedzmy mniej ważna. Ja byłem zawsze zwolennikiem firmy SRAM, no taka nazwa, jeżeli chodzi o przerzutki. Przerzutki obrotowe, a nie takie jak Shimano naciskane. Z tego względu, że no, naciskane zawsze coś odstaje, no i podczas jakiejś wywrotki w górach, no to niestety takie rzeczy się łamią, a to się nie złamie. Także zawsze byłem zwolennikiem SRAMa. Mam manetki SRAMa, przerzutkę też mam SRAMowską. No, tutaj słabo widać, no, ale też jest SRAM 9. Co jeszcze? Z takich mniej istotnych rzeczy, korba firmy FSA, czyli Full Speed Ahead. Też dosyć wysoki model V-Drive. Lepszy był jedynie chyba X-Drive jeszcze wtedy, ale też chyba ze 6 stówek kosztowała. Z przodu byle jaka przerzutka, bo to nie ma znaczenia. Shimano Deor. No i to, co się najbardziej rzuca w oczy, a zostawiłem na koniec. Teraz jest trend na 29-calowe obręcze. Ja mam 26 z przodu z oponą 2,65, a z tyłu mam 24 z oponą 2,4. Czemu takie zestawienie? Ano temu, że tutaj chciałem mieć większą przerwę między ramą a kołem, a oponą właściwie. Opony 26 cali prawie dotykały, więc jak się przytykało błotem, no to przeszkadzało to mocno. No i mniejsze koło z tyłu zapewnia szybsze przyspieszenie, no ale mniejszą prędkość maksymalną. Także tak się ten rowerek prezentuje. Ok, odpalamy komputer. Za chwilkę pojawi się naprawdę bardzo ładna taka graficzka tytułowa w więcej niż czterech kolorach i to jest 86 rok, nie, tej gierki, więc naprawdę robi wrażenie. Popatrzcie, no coś pięknego, widać totalną rozpierduchę. Gościu tam, tak jak ja w 2010 roku, gdzieś tam leży wywalony na tym rowerze, ci pędzą. No mega fajnie to wygląda. Dobra, naciskamy fire, gierka się będzie dalej wczytywać. Widzieliście też na środku, na górze było logo Codemasters. No i za chwilkę gierka będzie. Niestety, raczej mi się dzisiaj nie dał namówić dzieciaczków, żeby które ze mną zagrały, żeby wam pokazać ten tryb dwuosobowy. No bo siedzą teraz w basenie, zresztą wcale im się nie dziwię, zaraz też do nich tam pójdę, bo jest 31 stopni. Ja tutaj na poddaszu jestem mokrusieńki, już po prostu się wszystko do mnie lepi. Ale czego się dla was nie robi. Okej. Spacja, zmiana sterowania, N, ilość graczy, gram z komputerem, nic nie zmieniamy, S, start gry, naciskamy S, pojawia się tor, bardzo przyjemna graficzka, no i na szybko sterowanie, fire powoduje pedałowanie, a lewo, prawo po prostu skręcamy. Tutaj taki tor dookoła, jak widzicie są rampy, jak na tą rampę tak będziemy wjeżdżać tak dosyć wysoko, no to bardzo płynnie, z pełną prędkością ogarniemy sobie zakręcik. No i naszym głównym przeciwnikiem nie jest ten koleś tutaj, ja go puszczę, bo niestety kraksa z kolesiem powoduje, że to zawsze my się wywalamy, a nie on, a to są cenne sekundy. No i naszym przeciwnikiem nie jest ten różowy gościu, czy jaki to tam jest kolor, ale jest czas. Na środku, jak widzicie, jest napisane max time i to jest maksymalny czas, w którym musimy się zmieścić z przejazdem. No i to było 50 sekund, ogarnęliśmy w 32,6. Ten tor był dosyć prosty, no bo jest w kółko, ale kolejne tory już tam będą jakieś zawijasy, już będą jakieś inne przeszkody i robi się ciężko, żeby w tym czasie się zmieścić. Początkującym, którzy będą dopiero zaczynać z tą gierką, proponuję tego różowego puszczać pierwszego, niech se chłopak jedzie, bo potem no, dobijemy w niego, no to zawsze my się wywalimy, a nie on, więc szkoda nerwów.
trzeba się dobrze nauczyć wykorzystywać te rampy. Ja to robię teraz bardzo źle, bo strasznie zwalniam i to może potem skutkować, że nie zobaczymy levelu trzeciego. Trzeba oczywiście uważać, by się nie wywalić, bo wywalenie tracimy cenne sekundy, a do tego jeszcze po wywaleniu nie zawsze nasz rowerzysta jest ustawiony w kierunku jazdy i niejednokrotnie jest bardzo ciężko po prostu ruszyć z danej pozycji. Komputer zawsze jeździ dokładnie tak samo. Przed chwilą widzieliście, on tam się zahaczył o tor i robi to za każdym jednym razem w tym levelu. Także tutaj jest z góry ułożony jakiś tam algorytm, według którego nie chce się wywalić, według którego on jedzie. Mamy jeszcze parę sekund na dojechanie. Zdążę. Zdążyliśmy. Sekundę i 0,2 przed czasem. No bo gadam, nie umiem się skupić. No ale jeżeli nie zdążymy w czasie danego toru przejechać, jest koniec. Koniec, dupa, tu nie ma żyć. I jeżeli chcemy znowu zobaczyć dany level, przejść dalej, wszystko od nowa. No i za modu powiem wam, że ogarniałem tą gierkę, potem chyba te levele się zapętlają, tylko się jeździ w drugim kierunku, nie wiem, czy dobrze pamiętam. Natomiast tutaj, trochę ćwicząc przed tym nagraniem, tego levelu już nie przeszedłem. W tym trzecim już utknąłem, tutaj już dupa, jest już 45 sekund, czyli o 5 sekund mamy krócej. Komputer jeździ bezbłędnie, ja się teraz wyglebiłem, widzicie, obróciło mnie w ogóle w tył. Teraz zanim się znowu obrócę i już jesteśmy 3 sekundy w dupę. Teraz gościu mnie zahaczył i ja oczywiście leżę, bo to zawsze my się wywracamy, tak jak mówiłem. No i już nie ma w ogóle opcji, żebyśmy się w 45 sekund zmieścili. Ja nie będę grał drugi raz, bo to szkoda waszego czasu. Myślę, że do gierki was zachęcę, bo naprawdę jest fajna, szczególnie jak mamy z kim zagrać. No i teraz będzie się tu męczył chłopak, żeby wyjechać. Jak mamy z kim zagrać, ale mi już zostało 2 sekundy i koniec. Nie udało się niestety. Ja sobie tam któregoś razu jeszcze wrócę do tej gierki z Zuzią, już nie na antenie, że tak powiem, bo naprawdę jest fajna. Leveli, nie wiem, czy dobrze kojarzę, chyba jest 8, a potem się one jakoś tak zapętlają. Naprawdę fajna zabawa z tą gierką jest. Dzięki bardzo za obejrzenie. Ja teraz już spadam do basenu, a wy się męczcie w wysokiej temperaturze w domu czy w pracy. Na razie.